Witam na moim kanale i zapraszam tradycyjnie na kolejny odcinek z Mass Effecta. Tak się zastanawiam, gdzie mam iść. Może do tych okręgów całych? Tylko tym razem polecę czymś sklepy Flux. Sklepy. Przy okazji zobaczymy, jak się szybko wgrywa. Bardzo ładnie się wgrywa. Jak tam kolega z paragonem? Nic? Nie wskurałeś jeszcze? Kupujący Volus. Emigrant. Z kim ja tu miałem zagadać? Gdzieś? Może na dole? O! A nie, kurde. Myślałem, że ta babka, z tą babką da się zagadać. Okej, pokazał się wykrzyknik. Jax. No, to ty jesteś kruganinem? Nie widziałem. Siema. Gdzie kurwa lezie? Stać! Ma kasę? Co nie tak z tymi kurwami? Oczywiście. Nie wpadłam na pogaduszki. Pokaż jej towar. Nie jest źle. Pewnie, że tak. To najlepsze mody na rynku. A teraz daję kredyty. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Niech się dobrze bawi. Spierdalamy, chłopaki. Skończyliśmy tutaj. Byłem bardzo grzeczny. I co? Zwróć dostawę, czyli koi. Okej. Normalnie to bym go zategował. Lubi sam być grzeczny. Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Z pewnością chcecie nabyć towary dobrej jakości. Lepiej nie mogliście trafić. Ale oczywiście, oczywiście. Pokaż, co masz do zaoferowania. Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej jakości. Kopsa, jakieś licencje? Nie masz licencji? Witajcie w sławnym sklepie Morlana. Tak. Chcecie na... Och, na pewno mój towar cię zadowoli. Mam tylko rzeczy pierwszej. Jak on mówi, że jego towar mnie zadowoli, to tak troszeczkę mi się źle kojarzy. Granaty fajne, ale myślę, że ten leczenie się przyda bardziej. I poszła cała kasa. Czyli rozumiem, że teraz śmigamy z powrotem do soku. Leć, Adam, leć. Na lewo? Czy na prawo? Chyba na prawo. Mam nadzieję, że mi level wpadnie i zdeszyfruje tamtego kompa. Doszły mnie słuchy, że macie coś dla mnie, komandorze. Oto twój ładunek, Czelik. Doskonale. To wszystko, czego potrzebuję. A może nawet więcej. Proszę, komandorze, proszę to wziąć. Mnie już się nie przyda, a wam należy się coś za wykonaną pracę. Jeśli chodzi o Jenę, dopilnuję, żeby jak najszybciej wyrwać ją z nory chory. A teraz muszę wprowadzić te mody do ewidencji dowodów. Jeszcze raz dziękuję, Shepard. Okej.
levelek. Jeszcze zobaczę tutaj. Gdzie ta deszyfracja była? Kurde. Może po tamtej stronie? Ale kupa. Biegaj, młoda, biegaj. Co się zasapałaś, kobieto? Ale... Kurde, no gdzieś był komputer. Chyba, że to w ambasadzie? Dobra. Powiedzmy, że... Co nam to zostało? Dziwna transmisja. A nie, to nie to. Czyli na Cytadeli mamy wszystko. Okej. Zobaczmy zatem. Co mamy? Wkurzyło mnie, że ostatnio nie miałem gadki. Zastraszaniem. Deszyfracja. Okej. To miałem ostatnio za małe. Pistolety też by się przydały, no ale... Hakowanie, dobra. I w gadkę pójdę, chyba. Kurde. Zdrowie też by się przydało. Przywraca członków drużyny, kurde. Dobra, tak pójdę. Co tam mamy u Wrexa? Pancerz bojowy. Panie Wrex. To jako mój czołg, to by się tak punkcik tu przydało. Tutaj zastanawiam się, czy... z strzelbami będziesz walił, czy z karabinu? Lepsze mi tarcze i strzelby, dobra. Koleżanka Tali. Nie wiem, czy ja będę z tobą biegał, dziewczyno. Ale... Deszyfracji nie ma co iść, bo ja z tobą... Chodzę, ale to też jest fajny sabotaż, kurde. Dobra, idzie dziewczyno w pistolet. Pierwsza pomoc to też dobra rzecz. Okej. To co my dostaliśmy? Półpłaszczowe. Żądło 2 ja mam. Ulepszenie chemiczne. A półpłaszczowe to co to? Większa moc broni. Kurde. A wezmę, co mi to? Wreksik, ty masz co? Taką szczelbę. Słabą. Większy kaliber, ale się przegrzewa. Chemiczne. To jest dobre. Znaczy to moje chyba. Co używałem przed chwilą. Dobre. Idziemy na statek. Chyba do doków. Tutaj jest doki są? Czy się mylę?
Nie, tu są doki. Kuźwa, no. Do doków, ta. A teraz garść informacji kulturalnych. Francis Kidd ogłosił, że planuje wystawić Hamleta z udziałem elkoriańskich aktorów. Przedstawienie ma szansę zrewolucjonizować świat teatru. Podczas przedstawienia aktorzy będą używać feromonów i specyficznej mowy ciała elkorian. Kidd był wyraźnie podekscytowany faktem, że ludzka widownia będzie miała możliwość ocenienia Hamleta wyłącznie przez pryzmat działań, a nie okazywanych na scenie emocji. Super wiadomość. O, tam jeszcze jest ten. Do przeskanowania. Dzień dobry. Mam ważną informację, Shepard. Kapitan Anderson rezygnuje ze stanowiska oficera dowodzącego Normandią. Statek należy do ciebie. Jest szybki i cichy. Znacie załogę, a ona was. To doskonały statek dla widma. Dbajcie o niego, komandorze. Będę na niego uważać, sir. Wiem, że tak będzie, komandorze. Chcę znać prawdę. Dlaczego pan ustępuje, sir? Potrzebujecie własnego statku. A że widmo nie może odpowiadać przed nikim oprócz rady, nadszedł czas, żebym ustąpił. Bądźcie ze mną szczerzy, kapitanie. Jesteście mi to winni. 20 lat temu byłem w takim samym położeniu, Shepard. Rozważano moją kandydaturę na widmo. Co się stało? Zawiodłem. Nie ma co wspominać. Domyślacie się, że nie jestem z tego dumny. Później mogę opowiedzieć wam całą historię. Teraz powiem tyle, że wysłano mnie na misję razem z Sarenem, a on dopilnował, żeby Rada odrzuciła moją kandydaturę. Miałem swoją szansę, Shepard. Było, minęło. Teraz wy możecie nadrobić moje błędy. Tym razem Saren nie ucieknie. Saren zniknął. Nawet nie próbujcie go odnaleźć. Wiemy jednak, czego poszukuje. Kanału. Kazał swoim getom przeczesać trawers w poszukiwaniu śladów. Dostaliśmy raporty o getach w systemie Feros, zanim straciliśmy kontakt z tamtejszą kolonią. Ich obecność odnotowano także w okolicy Noverri. Dowiedzcie się, czego Saren szukał na Feros i Noverri. Być może uda wam się znaleźć kanał, zanim Saren to zrobi. Prawdziwym zagrożeniem są żniwiarze. W tej sprawie zgadzam się z Radą, Shepard. Nie mam pewności, czy w ogóle istnieją. Lecz jeśli istnieją, kanał jest kluczem do umożliwienia im powrotu. Powstrzymując Sarena przed znalezieniem kanału, zatrzymamy też powrót żniwiarzy. Powstrzymam go. Mamy jeszcze jeden trop. Matka Benezja z nagrania Sarena ma córkę, uczoną, specjalistkę od Protean. Nie wiemy, czy jest w to zamieszana, ale może warto jej poszukać. Sprawdzić, co wie. Nazywa się Liara. Doktor Liara Tsoni. Podobno bada teraz wykopaliska archeologiczne na jednej z planet w Artemistau. Liara spoko jest. Niebieska dziewczyna. Znaczy oni są... No nieważne. Co mam? Ach, dobra. Powinniśmy wyruszyć na gromadę Artemistau. To już wasza decyzja, komandorze. Jesteście teraz widmem. Nie odpowiadacie przed nami. Pamiętajcie, od was zależy obecnie los ludzkości. Jeśli coś schrzanicie, ja za was oberwę. Postaram się nie sprawić kłopotów. Miło mi to słyszeć, komandorze. Pamiętajcie tylko, byliście człowiekiem, zanim zostaliście widmem. Mam teraz spotkanie. Kapitan Anderson odpowie na wasze ewentualne pytania. Ta, idź se, kolo. Zaraz porozmawiamy tylko. Nie da się przeskanować? Ja już go przeskanowałem? Nie kapuję. A ty jak zaczęłaś stękać, to rozumiem, że masz coś do powiedzenia. To niewiarygodna, Shepard. Bycie członkiem jej załogi to zaszczyt. Super. Nieźle. Prywatny dok. Ciekawe, ile przymierze za to zabuliło. Trochę, pewnie. Dobra, pogadajmy z kapitanem. Tak, komandorze?
Chcę znać prawdę o Sarenie i panu. Proszę opowiedzieć o misji, na której byliście razem 20 lat temu. Zdobyliśmy informację o zbuntowanym naukowcu opłacanym przez bataliańskich separatystów. Próbował założyć na pograniczu placówkę opracowującą nielegalną technologię SI. Wywiad przymierza zrobił swoje. Ale Rada chciała, żeby wzięło w tym udział Widmo. Zgodziliśmy się. Przydzielono mnie, żebym pomógł Sarenowi w śledztwie. Znaleźliśmy tego naukowca w rafinerii na Kamali. Ukrył się gdzieś w środku, chroniony przez bataliańskich najemników. Plan był prosty. Zakraść się do fabryki, schwytać naukowca i wymknąć się z powrotem. Szybko, cicho, przy minimalnym rozlewie krwi. Sprawy nie potoczyły się zgodnie z planem, prawda? Rozdzieliliśmy się z Sarenem, żeby mieć lepsze pole działania. I gdzieś tak w połowie misji, w centrum rafinerii, nastąpił potężny wybuch. Oficjalna wersja brzmi wypadek. Myślę jednak, że Saren celowo zdetonował ładunek, żeby odciągnąć strażników. Chyba trochę przesadził. Eksplozja rozerwała rafinerię na strzępy. Cały teren stanął w płomieniach. Dym z płonących chemikaliów wydostał się do atmosfery. Nikt wewnątrz nie przeżył. W pobliżu znajdował się obóz dla pracowników i ich rodzin. Pożary i toksyczne opady uśmierciły łącznie ponad 500 osób, głównie cywilów. Sarena to nie obchodziło. Wyeliminował cel i wykonał misję, a winę zwalono na mnie. To przekreśliło moje szanse na zostanie widmem. To Saren spowodował eksplozję. Jak was w to wrobiono? W swoim raporcie Saren oskarżył mnie o zniszczenie jego przykrywki. Twierdził, że atak strażników to moja wina. I dlatego wszystko skończyło się masakrą. Raport Sarena wystarczył, żeby Rada uniemożliwiła mi zostanie pierwszym ludzkim widmem. Dlaczego pozwoliliście, żeby uszło mu to na sucho? A myślicie, że kogo słuchała Rada? Swojego najlepszego agenta czy jakiegoś człowieka? Od początku miałem złe przeczucia. Powinienem bardziej na niego uważać. Może zatrzymałbym go, zanim sprawy wymknęły się spod kontroli. Dobra. Jedyna rzecz, na której mi zależy, to powstrzymać Sarena. Macie rację, komandorze. Nie ma co rozpamiętywać. Wiecie coś jeszcze na temat naszej kolonii na Feros? Cała planeta była kiedyś ogromnym miastem Protean. Obecnie to głównie ruiny, ale niektóre budowle się zachowały. Koloniści próbowali wykorzystać to, co zostało po Proteanach. Straciliśmy z Feros kontakt po ataku getów. Co wiecie na temat gromady Artemis Tau? Niewiele. Nigdy tam nie byłem. Garstka systemów z kilkoma małymi, niezbadanymi światami. Żadnych prawdziwych kolonii. Znalezienie tam doktor Tsoni może nie być łatwe. Radzę szukać świata z ruinami Protean. Co może mi pan powiedzieć o Noverii? Noveria oznacza kłopoty. Zresztą zawsze oznaczała. Cała planeta to jedno wielkie, nielegalne laboratorium dla bogatych korporacji. Uważajcie tam na siebie, Shepard. Widma to chyba jedyna forma władzy związana z Cytadelą, którą na Noverii jeszcze szanują. Ale nie oczekujcie kwiatów na powitanie. Okej. Poczekam tutaj. Przyjdźcie, jakbyście czegoś potrzebowali. W sensie co, będziesz stał w tym miejscu jak kołek? Spoko. Oddział desantowy, proszę czekać. Trwa proces dekontaminacji. Słyszałem, co przydarzyło się kapitanowi Andersonowi. Przetrwał setki bitew, a zniszczyła go polityka. Bądźcie ostrożni, komandorze. Jeśli coś pójdzie nie tak, jesteście następni do odstrzału. Saren gdzieś tam jest, a my go znajdziemy. Cała załoga jest po twojej stronie, komandorze. Na bank. Włączam interkom. Jeśli chcesz coś powiedzieć, to najlepszy moment. Słuchajcie uważnie. Mówi wasz dowódca. Mamy rozkazy. Znaleźć Sarena, nim on znajdzie kanał. Nie pozwolę, by cokolwiek przeszkodziło nam w tej misji. Rada stara się wszystko zignorować. To nic nowego. Nigdy dotąd nam nie pomogli, dlaczego więc mieliby to zrobić teraz? My jednak nie potrzebujemy ich pomocy. Poradzimy sobie sami. Nasz wróg wie, że nadchodzimy.
Gdy dotrzemy do trawersu, czekać na nas będą słudzy Sarena. Musimy być na to przygotowani. To najważniejsza z misji, w których braliśmy dotąd udział. To los całej galaktyki. Powstrzymamy Sarena bez względu na cenę. Dobrze powiedziane, komandorze. Kapitan byłby dumny. Kapitan oddał wszystko, bym ja mogła dostać swoją szansę. Nie możemy zawieść. Tak jest, pani komandor. Normalnie jakbym oglądał film Michaela Baya. Aż chwyta za serce. Moja przemowa, ta muzyka. Normalnie, tylko jeszcze flaga amerykańska powinna powiewać. Dobra, to tradycyjnie trzeba obgadać. Panie nawigator. Cieszę się, że to wy zastąpicie kapitana Andersona, komandorze. Mam tylko wątpliwości co do obcych na naszym statku. Kwestionujesz moje decyzje? Ja tutaj dowodzę Presley. Zdecydowałam, że będziemy mieli obcych na pokładzie. Tak jest, pani komandor. Zrozumiałem. Bez obaw, Presley. Po prostu chcę wiedzieć, co myślisz o obcych. Nie o to chodzi, komandorze. Ludzie zawsze umieli poradzić sobie sami. Saren zaatakował ludzką kolonię, więc to my, ludzie, powinniśmy go dopaść. Nie musimy prosić obcych o pomoc. Tu chodzi o coś większego niż ludzkość. Saren stanowi zagrożenie dla wszystkich gatunków w galaktyce. Każda pomoc się przyda. Pewnie tak. Może mam po prostu przestarzałe poglądy. Proszę się nie martwić, komandorze, nie będę się z tym wychylał. Ty łysy bucu. Jak trafiliście na Normandię? Zaraz po ukończeniu szkoły zaciągnąłem się do przymierza jako nawigator. Chyba poszedłem w ślady dziadka. Swój pierwszy przydział miałem na Agincourt. Byliśmy w Elysium podczas najazdu skaliańskiego. Atak piratów wymierzony w kolonię omal nie zrównał jej z ziemią. Mieli przewagę liczebną, lecz ten ich latający złom nie miał szans w starciu z fregatą przymierza. To była rzeź. Nawet nie liczyliśmy, ile szumowin zestrzelono. Chyba poszedł śladami dziadka, to w końcu dziadek był nawigatorem, czy nie? Jak znaleźliście się na Normandii? Po Elysium otrzymałem awans na oficera. Wieść o tym dotarła do odpowiednich ludzi. Kapitan sam o mnie spytał, gdy kompletował załogę. Kontynuujcie, Presley. Tak jest, pani komandor. Ja. Ciągle mi renegat przybywa. Dobra. Niech ja sobie przypomnę, to są schody. A tutaj co? Sala konferencyjna. Muszą sobie w kółku siedzieć, żeby pogadać, rozumiem. Doktor zechce ze mną porozmawiać. Tak, komandorze? Potrzebujecie czegoś? Jak trafiłaś na służbę na statku Przymierza? Zaciągnęłam się zaraz po ukończeniu Akademii Medycznej. Ziemia zawsze wydawała mi się nudna. Uznałam, że kolonie wręcz kipią od egzotycznych przygód. Chciałam przemierzać gwiazdy, opatrując rany twardych żołnierzy o przenikliwym spojrzeniu i czułej duszy. Doświadczenie zweryfikowało marzenia. Ale ludzkość potrzebuje przymierza, a przymierze zawsze potrzebuje dobrych lekarzy. Więc zostałam, by robić, co do mnie należy. Czułaś kiedyś, że to był zły wybór? Czasem myślę o otwarciu prywatnej kliniki na Ziemi lub objęciu stanowiska w jednym z kolonialnych centrów medycznych. Ale w pracy z żołnierzami jest coś wyjątkowego. Opuszczając przymierze, czułabym się, jakbym ich porzucała. Dobrze znasz porucznika?
Nie pracowałam z nim przed misją, ale ma imponującą historię służby. Ponad tuzin rekomendacji. Trzyma się jednak na uboczu. Pewnie przez te migreny. Nie jest łatwo być L2. Muszę już iść. Do widzenia, komandorze. Już z nią gadałem w którymś odcinku wcześniejszym, niestety. Bo sobie przypominam te teksty. Rozumiem, że to teraz jest moja kajuta. Coś tam, Kajlan, masz do dodania? Potrzebujesz czegoś, komandorze? Co sądzicie o ostatniej misji? To wszystko, co mogliśmy zrobić w tej sytuacji. A i tak przybyliśmy szybciej niż jakikolwiek inny statek przymierza. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Komandorze? A może to... Potrzebujesz czegoś, komandorze? Czucia? Próbuję tylko poznać członków załogi. Jakieś uwagi? Zmarnowałem już dosyć twojego czasu, komandorze. O sprawach osobistych pogadamy kiedy indziej. Porozmawiamy kiedy indziej, poruczniku. Komandorze? Zmarnowałem twój czas, porozmawiamy kiedy indziej. Ja kończę rozmowę, porozmawiamy kiedy indziej. Co? Jeszcze windą na dół? Chyba ta. Najpierw zajrzyjmy do maszynowni. A pewnie Tali się roztegowała. Twój statek jest niesamowity, Shepard. Nigdy nie widziałam takiego silnika, jest ogromny. Nie mogę uwierzyć, że udało się go zmieścić w tak małym kadłubie. Zaczynam rozumieć, dlaczego wy, ludzie, odnosicie takie sukcesy. Nie miałam pojęcia, że statki przymierza są tak nowoczesne. Normandia to prototyp. Najnowocześniejsza technologia. I pomyśleć, że jeszcze miesiąc temu łatałam przewód paliwowy na holowniku flotylli. Muszę jeszcze raz podziękować ci za to, że zabraliście mnie ze sobą. Podróżowanie tym statkiem to spełnienie moich marzeń. Nie sądziłam, że interesujesz się budową statków kosmicznych. To normalne dla Quarian. Wędrowna flota jest kluczem do przetrwania mojej rasy. Statki są naszym najcenniejszym bogactwem. Nic jednak nie może się równać z Normandią. Korzystamy ze starych okrętów i wyposażenia. Staramy się, by wszystko to działało jak najdłużej. Niektóre spośród statków pochodzą jeszcze z czasów, gdy uciekaliśmy przed getami. Nie mogę uwierzyć, że nadal korzystacie ze statków, które mają po 300 lat. Wciąż je remontujemy i odnawiamy. Może nie wyglądają ładnie, ale spełniają swoje zadanie. Zazwyczaj. Próbujemy osiągnąć niezależność. Uprawiamy rośliny, prowadzimy prace wydobywcze i wytwarzamy paliwo. Ale pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Aby załatać kadłub, niezbędne są surowce, których nie posiadamy. Dlatego pielgrzymki tyle dla nas znaczą. Opowiedz mi o swojej rasie. Nasze życie nie jest łatwe. Brakuje surowców. Jesteśmy w ciągłym ruchu. Wszystko, co robimy, musi w jakiś sposób być podporządkowane wędrownej flocie. Obecnie żyje 17 milionów Quarian. Każdy z nas polega na innych. Te więzy są bardzo silne. Niestety musieliśmy zrezygnować z wielu wolności i praw oczywistych dla innych gatunków. O jakie wolności chodzi? Na przykład nie można mieć więcej niż jedno dziecko. Jeśli nasza populacja się powiększy, zabraknie zasobów. Oczywiście nie możemy również pozwolić, by nasza liczebność nadmiernie spadła. Gdy tak się dzieje, prawo, o którym wcześniej wspomniałam, zostaje tymczasowo uchylone. W szczególnych sytuacjach rodzice są odpowiednio motywowani, by postarali się o większą liczbę dzieci. Konklawe jednak nie podejmowało takich kroków od prawie 100 lat. Odpowiednio motywowani, tak jak u nas PiS, 500+ daje. To wasz rząd, tak? Coś w tym rodzaju. Każdy statek wysyła swojego przedstawiciela, który zasiada w konklawę i podejmuje decyzje wpływające na los całej floty.
Gdy jednak chodzi o sprawy mające wpływ na pojedynczy statek, decyzje należą do kapitana. To tradycja z czasów, gdy w naszej flocie panował stan wojenny. Na szczęście większość kapitanów ma na tyle rozsądku, by korzystać z pomocy demokratycznie wybranej rady. A więc najwyższa władza spoczywa w rękach demokratycznie wybranych urzędników. W praktyce tak. Konklawe i każda z rad ustalają zasady. Teoretycznie jednak wciąż znajdujemy się pod jurysdykcją wojskową. 5 najwyższych stopni wojskowych zasiada w Radzie Admiralicji. W sytuacji krytycznej mają prawo uchylić każdą decyzję konklawę. Wymaga to jednomyślności członków admiralicji. I może mieć miejsce tylko raz. Po tym Rada musi podać się do dymisji. To zabezpieczenie, które jak dotychczas dobrze nam służyło. W ciągu 300 lat Rada Admiralicji uchyliła decyzję konklawy tylko 4 razy. Tylko 4 razy? A co tam z getami? Chcę dowiedzieć się więcej na temat getów. Wątpię, czy dowiesz się czegoś nowego. Minęło prawie 300 lat od chwili, kiedy wygnały nas z rodzimej planety. Wiem tylko, dlaczego je stworzyliśmy i co sprawiło, że się zbuntowały. Interesujące. Gety miały służyć jako syntetyczna siła robocza. Początkowo ich inteligencja była ograniczona, tak jak inteligencja każdego WI. Z czasem dokonaliśmy nieznacznych modyfikacji w ich oprogramowaniu. Upodobniło je to do prawdziwej SI. Jak to możliwe, że Rada was nie powstrzymała? To nie były badania nad SI. Nie taki był nasz cel. Może i naginęliśmy w pewnym sensie prawo, ale nie o to nam chodziło. Zmiany były nieznaczne, mogliśmy je kontrolować. Przynajmniej tak nam się wydawało. Nie doceniliśmy jednak potęgi sieci neuronowych. 1 000 000 myślących wspólnie getów stworzyło niestabilną matrycę. Co sprawiło, że gety się zbuntowały? Budowaliśmy więcej i więcej getów, więc ich inteligencja stawała się coraz bardziej wyrafinowana. Pewnego dnia jeden z getów zadał swojemu nadzorcy pytania natury egzystencjalnej. Czy żyje? Dlaczego tutaj jest? Jaki jest sens jego istnienia? Jak łatwo się domyślić, Quarianie wpadli w panikę. Co jest nie tak z tymi pytaniami? Gety zostały stworzone, by zajmować się nudną lub niebezpieczną pracą fizyczną. Maszynom to nie przeszkadza, ale świadome istoty w końcu zdadzą sobie z tego sprawę. Gety objawiły oznaki elementarnej samoświadomości oraz niezależnego myślenia. A jeśli gety były istotami inteligentnymi, oznaczało to, że wykorzystujemy ich jako niewolników. Przewidzieliśmy, że gety zbuntują się przeciwko nam, prędzej czy później. Wiedzieliśmy, że dojdzie do powstania. Zadziałaliśmy pierwsi. Wysłano dyrektywę, zgodnie z którą wszystkie gety miały zostać wyłączone. Reakcja syntetyków była gwałtowna i niespodziewana. Naprawdę sądziliście, że pozwolą się zniszczyć i nie staną do walki? Po cichu liczyliśmy na to, że większość getów wciąż będzie zwykłymi maszynami. Nie doceniliśmy zakresu zmian. Wojna była długa i krwawa. Zginęły 1 000 000 Quarian. A na koniec musieliśmy opuścić naszą rodzinną planetę. Baliśmy się, że gety ruszą za nami w pościg, ale nigdy nie wyszły poza mgławicę. Teraz podróżujemy po galaktyce. Jesteśmy wygnańcami, upokorzonymi przez dzieło własnych rąk. Nieźle. Dostaliście to, na co zasłużyliście. Stworzenie getów było błędem. Walka z nimi już nie. Gdyby nie dyrektywa, wybiłyby nas do nogi. To syntetyczna forma życia, nie potrzebują istot organicznych w ogóle. Dlaczego postanowiły odciąć się od reszty galaktyki? Dlaczego zabijały każdą organiczną istotę, jaka kiedykolwiek próbowała się z nimi skontaktować? Nie wiem. Sarena nie zabiły. I jaki stąd wniosek? Gety nie są niewinnymi ofiarami, też mają jakiś cel. One są wrogiem. Chcą nas zniszczyć. Nie tylko Quarian, ale wszystkie organiczne istoty. To dlatego współpracują z Sarenem. I dlatego musimy je powstrzymać. Tak. My też sobie stwórzmy roboty, które będą za nas pracować i oczekujmy, że one nigdy się nie zbuntują. Chcę dowiedzieć się więcej o pielgrzymce. Gdy Quarianin osiąga dorosłość, opuszcza statek, na którym się urodził i szuka miejsca w nowej załodze.
Jednak żaden statek nie chce zaakceptować nowego załoganta od tak sobie. A więc wyruszamy na pielgrzymkę, aby dowieść swojej wartości. Podróżujemy samotnie i wracamy dopiero, gdy odnajdziemy coś wartościowego z punktu widzenia nowej społeczności. Zdobycz ta staje się prezentem, który przekazujemy kapitanowi statku. Jeśli podarunek zostanie zaakceptowany, stajemy się częścią załogi. Czy kapitan może odmówić przyjęcia podarunku? Może, choć nie zdarza się to często. Im większa załoga, im więcej darów, tym większy szacunek wśród innych grup. Ale nawet jeśli prezent nie jest specjalnie cenny, kapitan zwykle go przyjmuje, choćby z szacunku dla tradycji. Jednak pozostaje poczucie niedosytu. Nie tak zdobywa się szacunek nowej rodziny. Większość pielgrzymów nie wraca do domu, zanim nie uda im się zdobyć czegoś wartościowego. Chcę rozmawiać o czymś innym. Na przykład? Muszę już iść. Do zobaczenia. Chcę porozmawiać o czymś innym. Do widzenia. A inżynierze, co masz dla nas? Hej, komandorze. Co do tej kwarianki, Tali, siedzi tutaj cały czas wypytując o silniki. Powiem jej, żeby zostawiła cię w spokoju. Co? Nie, jest niesamowita. Chciałbym, żeby wszyscy byli tacy bystrzy jak ona. Po miesiącu na pokładzie będzie wiedzieć o silnikach więcej ode mnie. Naprawdę ma dryg do tych rzeczy. Rozumiem już, czemu się z nami zabrała. Uznałam, że przyda się w zespole. Potrafisz poznać talent, komandorze. Ale chyba nie o tym chcesz rozmawiać. Gdzie dotąd służyliście, Adams? Prawdopodobnie na każdym typie jednostki przymierza. Począwszy od pancerników i transportowców, aż po Normandię. Ostatni raz służyłem na Tokio. Krążownik. Dobry statek, ale nie dorasta Normandii do pięt. Kontynuujcie, Adams. Tak jest, komandorze. Tokio. Niech ci się stokiuje. Dobra, zobaczmy, co tam kolegi w Rexa słychać jeszcze. O Boże, Ashley w Rex, Garus i kolega. To chyba dzisiaj nie dolecimy nigdzie. Fajna kurwa łajba, Shepard. Pomóc jakoś? To fajnie, kurwo. Opowiesz mi o sobie w Rex? Nie ma o czym gadać. A jak chcesz posłuchać bajeczek, idź pogadać z kwarianką. Wy, kroganie, żyjecie bardzo długo. Nic ciekawego nie utkwiło ci w pamięci? Wiesz, kiedyś jebani Turianie wybili prawie całą moją rasę. Po prostu zajebiście. Tak samo było z ludźmi, ale stawiliśmy im czoło. Nie to samo, kurwa. Cóż, wielkiej różnicy nie zauważyłam. Czy twoich ziomków też zarazili jakąś pierdoloną genetyczną mutacją? Mutacją, która sprawia, że z tysiąca dzieci tylko kilka przeżywa jebany poród? I to właśnie rozpierdala cały twój gatunek. No dobrze, jest różnica. Wiedziałem, że nie zakumasz, Shepard, ale nie porównuj ludzi do Krogan. Dobrze radzę. Chciałam tylko porozmawiać. Nie miałam zamiaru wyprowadzić cię z równowagi. Twoje pieprzenie nie wyprowadzi mnie z równowagi, Shepard. A jeśli chodzi o Krogan, to już dawno ich skreśliłem. Zarazili nas genofagium, ale to nie ono nas zabija. Czy twoja rasa naprawdę umiera? No na pewno nie rośniemy w siłę. Jesteśmy zbyt rozproszeni. Nikt nie chce zostać w naszym systemie. Wiele gatunków opuściło rodzinne strony i dobrze im się wiedzie. Ale oni wyruszyliby kolonizować inne światy. A my nie jesteśmy, kurwa, osadnikami, tylko wojownikami. Chcemy się napierdalać. Więc wyjeżdżamy. Walczymy jako najemnicy. I większość z nas nigdy nie wraca do domu. Co możesz mi powiedzieć o tym genofagium? Zagadaj do Salarian. To oni je zmajstrowali. Wiem tylko tyle. Przez genofagium nie możemy się rozmnażać. Dzieciaki umierają podczas porodu. Kurwa, czasem dużo wcześniej. Wszyscy kroganie są zakażeni. Co do kurwa jednego. I nikt nie szuka leku. Dlaczego kroganie nie próbują znaleźć leku? Ja pierdolę, a znasz jakiegoś krogańskiego naukowca? Gdy zapytasz kroganina, czy woli znaleźć lek, czy się napierdalać w barze, powie, że woli się napierdalać.
Tacy jesteśmy, Shepard. Nie potrafię tego zmienić. Nikt, kurwa, nie potrafi. Dobry ten wrak jest. Ilość kurw przekracza po prostu skalę. Na razie, Wrex. Shepard? Ja, Shepard. Siema, Ashley. Komandorze? Co myślisz o ostatniej misji? Chciałabym, żebyście dotarli tam wcześniej, komandorze. Bez obrazy, doceniam to, że mnie uratowaliście. Po prostu chciałabym... Kiedy odebraliśmy wołania o pomoc, przybyliśmy tak szybko, jak było można. Zrobiliście, co w waszej mocy, komandorze. To moja wina. Gdybym bardziej uważała, nie odcięto by nas w zasadzce. Nigdy nie szkolono nas do walki z syntetykami. Getty nie wychodziły poza mgławice przez 3 stulecia. Nasze szkolenie miało nas nauczyć przystosowania. Zrobię wszystko, by to się nie powtórzyło. Bardzo dobrze. Masz kilka minut na rozmowę bez świadków? Przykro mi, komandorze. Powinnam zająć się swoimi obowiązkami. Ale nie będę miała nic przeciwko rozmowie później. Ojoj. Może pani odejść, pani sierżant. Pani komandor? Pani sierżant, pani komandor? Dziękuję, że zabraliście mnie, komandorze. Wiedziałem, że praca z widmem będzie lepsza od życia w SOC. Pracowałeś już kiedyś z widmem? Właściwie nie, ale wiem, jacy oni są. Widma sami ustalają zasady. Znajdź swój własny sposób. SOC jest masa przepisów, procedur. Wszędzie ta cholerna biurokracja. Bycie widmem ma swoje zalety. Właśnie o to mi chodzi. Jeśli schwytam podejrzanego, to sposób, w jaki to robię, nie powinien mieć znaczenia. Ale SOC chce, żeby robić to według podręcznika. Właśnie dlatego odszedłem. Odszedłeś, bo nie podobał ci się sposób, w jaki działają? Chodziło o coś jeszcze. Na początku nie było tak źle. Wraz z awansami trafiało mi się jednak coraz więcej papierkowej roboty. Sposób, w jaki ludzie z SOC zajęli się Sarenem, był typowy. Nie mogłem już tego znieść. Nie cierpię odchodzić. Mam nadzieję, że dokonałeś właściwego wyboru. Nie chciałabym, żebyś tego później żałował. Właśnie dlatego do ciebie dołączyłem. To dla mnie szansa na wydostanie się z Cytadeli i zobaczenie, co się dzieje poza SOC. Tak czy owak, mam zamiar wykorzystać ten czas. A kiedy dowództwo SOC nie patrzy mi przez ramię, może dla odmiany załatwię sprawę na mój sposób. Dopóki dobrze wykonujesz swoją pracę, możesz działać wedle uznania. Dziękuję, komandorze. Jak dla mnie, to spoko. Szukacie zaopatrzenia, komandorze? Mhm. Zobaczmy, co masz. No pewnie, komandorze. No pewnie, komandorze. HMWSR. O, widmo, proszę bardzo. Kolega ma sprzęt widma. Kuźwa, 300 tysięcy, człowieku. Człowieniu, skąd ja to wezmę, tyle kasy? Chyba się pogibało. Trzysta tysięcy. To na jedną broń. Dobra. Polećmy jeszcze. Na koniec. Na ten Artemis coś tam. Czyli tutaj Sparta, Kronos. I polecieli. Co to się robiło? Pamiętam, że to się jakoś skanowało, czy coś? Czy to nie w tej części? Dobra. Zobaczmy tutaj.
trzeba je skanować? Komandorze, odbieram sygnał z powierzchni planety. To chyba automatyczny nadajnik ratunkowy. To lądujmy. Dobra, Wreksik. Garus czy pani? Talizora. Dobra. Przybiotyka by się przydała. Niech tak będzie. O matko. Trzeba mako śmigać? Czy to nie jest to, co ja myślę? Myślałem, że to są wykopaliska. No nic. Zakończę zatem w tym momencie. Planetkę sobie, przynajmniej ten skrawek, zwiedzimy w następnym odcinku i śmigniemy do... Jak ona? Do Talii? Sora? Nie, jak ona? Nie pamiętam. W każdym razie do niebieskiej przyjaciółki, której imienia nie pamiętam w tym momencie. Dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam. Hej.